Kiedyś, jak mówiono o innym połączeniu z Zakopanem, innym przebiegu relacji Kraków-Zakopane, to między innymi analizowany ten odcinek Kraków-Myślenice, bo tam gdzieś wzdłuż Raby miała ta linia przebiegać. To połączenie podobno było już planowane czy projektowane 100 lat temu, a więc te jakieś tam wstępne, że tak powiem, odniesienia do tego są, nawet historyczne. Natomiast w tej chwili przepustowość Zakopianki na dzień dzisiejszy, mówię o drodze, prawda, na wylocie z Krakowa właśnie do Myślenic i możliwość bądź brak możliwości właściwie rozbudowy na tym odcinku tej Zakopianki poza to, co istnieje, no 2x2, prawda, no może być 2x3, jest niewystarczające po prostu do tych posoków, które po prostu występują na tej relacji Kraków-Myślenice. No i w związku z tym uznano, tym bardziej, że modernizuje się odcinek linii tramwajowej w kierunku, linii kolejowej w kierunku Zakopanego poprzez Sposzowice, Kliny i tak dalej, w kierunku no, południowym. W związku z tym istnieje możliwość zrobienia odgałęzienia w kierunku Myślenic poprzez Mogilany, poprzez Świątniki Górne, Siepraw chyba, prawda? No i w związku z tym my wspieramy to przedsięwzięcie. Nie Kraków jest inicjatorem, ale my wspieramy to przedsięwzięcie, nawet współfinansując ten projekt na dzień dzisiejszy na etapie koncepcji, ale to jest na etapie koncepcji z uwagi na fakt, że po prostu no nawet przetarg, który został ogłoszony na tą koncepcję, liderem jest tutaj Urząd Marszałkowski, no nie został rozstrzygnięty, bo nie było oferty, prawda? Czy ta oferta była droższa. I ta koncepcja dopiero oceniana przez Polskie Linie Kolejowe co do efektywności przedsięwzięcia, możliwości realizacyjnych, odpowie na to pytanie, czy i kiedy mogłoby to być realizowane. Wspomniał Pan o osobach, które przyjeżdżają chociażby do pracy do Krakowa, to właśnie z tamtego kierunku tak, bardzo jest dużo. Bardzo dużo, bardzo dużo. Ale to jakby prawda, że ta linia by w zasadzie wzdłuż Zakopianki biegła? Czy to jest no, to jakiś, znaczy, jakiś mój to fakt znaczy, medialny i to nie ma wiele wspólnego? To znaczy no, na pewno nierównolegle do Zakopianki, bo obsługiwałaby po drodze no, te miejscowości, które są oddalone od Zakopianki, tak jak mówię, no, Świątniki Górne, no przy okazji Mogilany, Siepraw i tam i do Myślenic, także ona by przebiegała nieco inną trasą, ale na pewno byłaby konkurencyjna do Zakopianki i do czasu przejazdu samochodem. A poza tym ilość samochodów dla nas też nie jest bez znaczenia odnośnie jakości powietrza, prawda? Na przykład w Krakowie, bo w Krakowie ta jakość powietrza nie jest tylko zależna od emitentów w Krakowie, prawda, czy emisji krakowskiej, ale również z otoczenia, bo my jesteśmy w Niemczech i to wszystko napływa. Więc jeżeli po prostu jest duże nasilenie w okresie weekendów, w okresie wakacji, jest ogromne nasilenie ruchu samochodowego na Zakopiance, to na pewno byłoby ograniczeniem tej ilości samochodów, które dojeżdżają do Krakowa.